Dobra pamięć. Żebyśmy też dobrze sobie zdefiniowali pojęcia, bo też możemy rzucać sobie hasła koncentracja, skupienie, uważność, uwaga, to wszystko gdzieś tam jest z jednego worka, ale właśnie troszeczkę tak ubierzmy to w taką malutką encyklopedię, jakbyśmy sobie zdefiniowali, czym jest właściwie ta koncentracja. Najbardziej podstawową definicją koncentracji to utrzymanie uwagi przez dłuższy czas na jednym obiekcie. Tutaj mamy jakieś takie świadome kierowanie uwagą, tak? Nierozpraszanie się. Takie terminy by były powiązane z definicją? Warto właśnie dodać, że to jest jakby świadome kierowanie uwagi w konkretne miejsce, tak? Że to intencjonalne utrzymanie uwagi w jednym miejscu. No i to jakby wtedy koncentrujemy się świadomie na czymś, czyli to, na czym się koncentrujemy, w pewien sposób rozwijamy, tak? Poświęcamy tę uwagę, więc uczymy się lepiej tego obiektu, na którym się koncentrujemy, czy lepiej się uczymy tego, na czym się koncentrujemy. Więc jakby ważny jest ten element świadomości też. Tak? Jeżeli chodzi o nierozpraszanie się, no to może być to trudno zrobić samą siłą woli, bo możemy się rozpraszać, ale chodzi o to, żeby wracać i żeby starać się tak sobie zorganizować środowisko, żeby było tych rozproszeń jak najmniej. Jeżeli zauważymy, że gdzieś tam myśli nam uciekają, to wracać do tego, na czym się koncentrujemy. To taki przykład na zasadzie jakby idę spać, to staram się, żeby w moim środowisku było jak najmniej bodźców rozpraszających, czyli zasłony, i zamykam drzwi. Staram się, żeby nic mnie nie rozpraszały, żadne czerwone lampki. To taki case na przykład, tak, że wtedy się nie rozpraszam niczym z zewnątrz. Dobrze też to sobie próbuję zobrazować, tak? Tak, dokładnie. I tak samo jak mamy środowisko do nauki, gdy chcemy się czegoś nauczyć, no to będzie nam łatwiej się uczyć w środowisku, w którym jest porządek i mamy powyłączone różne Facebooki, powiadomienia z telefonu. Po prostu będzie nam łatwiej się skupić, niż jak będziemy słyszeć, że co chwilę przychodzi nam jakieś powiadomienie albo widzimy bałagan wokół siebie. No właśnie, to mnie zawsze fascynuje, wiesz, bo ludzie często mówią, że no oni mają ten swój porządek, mimo tego, że dla mnie pedanta byłby to jakiś bałagan, a ja im mówię, porządek jest wtedy, gdy jesteś w stanie znaleźć coś w 3 sekundy, nie? I tutaj mi nie ściemniaj, że ty masz porządek, więc ja się oczywiście z tym zgadzam, podpisuję pod tym, zawsze tam jakieś swoje własne definicje porządku bałaganu mamy, ale faktycznie jak tam w kilka sekund jesteśmy w stanie coś znaleźć, to wtedy według mnie mówimy o porządku jako takim. I też przeczytałem na waszym blogu, że można tutaj użyć takiej metafory, że uwaga jest jak samolot, my jesteśmy jak pilot, tak? Tak, dokładnie. I ten samolot albo jest na autopilocie, czyli wtedy jesteśmy nieświadomi, rozproszeni, w ogóle nie pamiętamy po pewnym czasie w ogóle, co się działo, na przykład gdy wracaliśmy do domu, to jednak przeszliśmy przez jakąś trasę lub przejechaliśmy samochodem. I dużo osób w ogóle nie pamięta, jak to się w ogóle wydarzyło i nagle już jesteśmy tutaj. Więc to jest trochę taka jakby luka w pamięci, pomimo, że jednak byliśmy tam, bo szliśmy do domu lub jechaliśmy samochodem. A jeżeli jesteśmy świadomi, to tak jak pilot w tym samolocie, po prostu świadomie kierujemy uwagą i też potem, no właśnie to się też wiąże z pamięcią, bo pamiętamy, co się działo, pamiętamy, jak szliśmy tą naszą drogę, co mijaliśmy, co widzieliśmy, więc to też rzeczywiście bardzo wiąże się z pamięcią. Świadomie zwracamy uwagę na to, gdzie jesteśmy, co nas otacza, jakby no na takim popularnym, tak jak ten popularny zwrot tu i teraz, tak, czyli poświęcamy taką intencjonalną uwagę temu, co nas otacza, naszym doznaniom, naszym myślom, no i wtedy jakby mamy taką ciągłość doświadczenia i też możemy lepiej zarządzać naszą uwagą czy koncentracją. Jeżeli nasza uwaga zostanie pochłonięta poprzez myśli, które gdzieś tam nam się z automatu pojawią, to wtedy też tracimy kontakt z rzeczywistością, która nas otacza i być może na przykład nie jesteśmy w stanie się czegoś nauczyć, tak? Bo myśli, które się pojawiły w międzyczasie, pochłonęły naszą całą uwagę. No tak, no bo możemy sobie przygotować, nie wiem, wspaniałe kolorowe fiszki, mapy myśli, jakieś mazaczki i wszystko mieć, zero rozproszeń, ale co z tego, jak na przykład umysłem jesteśmy dalej gdzieś tam w jakimś innym miejscu. Chociaż tak sobie czasami myślę, ten autopilot czasami może być jednak przydatny, nie? Zwłaszcza w jakiejś takiej dobrej sobotniej imprezie, żeby jednak mieć umiejętność dojścia do domu na przykład, nie? Czasami się przydaje. No to są
nawyki, tak? Czyli jakieś takie, że możemy oddać część, nie musimy wszystkiego świadomie kontrolować, na przykład oddechu, tak? Oczywiście. I wtedy ciało samo oddycha, my możemy się wtedy skupić świadomie na czymś innym, tak? Tak, tak. Jak najbardziej to jest wszystko w porządku, tak? Tylko żeby to było po prostu jakby, żebyśmy mieli świadomość, jak nasze ciało działa, jak nasz umysł działa, wtedy po prostu jesteśmy lepiej z niego korzystać. Dobra pamięć.